Przepraszam, zwie! Co jej tu chodzi? Umarł. No to... Ja chcę jeszcze raz! Kiedy zrobisz dobry trening. Witam w kąciku dmuchania balonów. Słuchajcie, zrobiłam sobie taki prezencik, że zakupiłam baloniki, które mają wymiar 100 cm. Co roku nagrywam vloga, więc jest vlog też dzisiaj z moich urodzin. 25 stuknęło, ćwierć stuknęła. Także lecimy z dmuchankiem i to będzie... dużo dmuchanka. Stwierdziłam, że kupię sobie balony, zrobię sobie taki prezencik i postrzykałam sobie foty na Insta. A co? Musi być fota na Insta. Słuchajcie, szkoda, że nie mam helium, bo bym sobie, czy wy to widzicie? To się nazywa dwa. Kurde. Oh my lord. Ja to chyba będę dmuchać 100 lat. Ostrzeżenie się lub... Co? Nie odmawiam, żeby zrobię. Nie wiem. Oh shit! Patrzę na ten obrazek, a tu taka baba z rurką. I sobie myślę, skąd ja tą rurkę? Stąd tą rurkę zamieścić do środka. No i cacy. I pufu dmuchasz. Czekam, Manio. Excuse moi. One eternity later. Chcę poćwiczyć sobie przeponę. Chcę wstać. Wow! It's coming. I już, i pyk, i pum. I pum! Się trzyma. Wow! Wow! Co ci Lala! Oh yes! Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday from Kamika, happy birthday to me. You. No, to lepiej chodzić nam. I na całość. It's coming. Oh! Piorek. BTS. Co jej tu chodzi? Umarł. Chciałam to włożyć tutaj. Pokaż się z przodu. Witam? To już modnie. Nos, nie? O! O! Jeszcze ten samolot. Ta
ale może jakąś muzykę stworzymy z tego. Tam Kasia. Uwaga, triola. Dobra. Przebrałam się w PJ-nie. Słuchajcie, wcześniej dźwięku tam na polu nie nagrywałam, bo ja, wiecie, tak jak ta kamerka, ja muszę, wiecie, z telefonu nagrywać dźwięk. To jest too much to do. Także wcześniej było pewnie jakieś pierdzące nagrako, ale musimy to jakoś przeżyć i chciałam wam pokazać co dostałam. Chciałam w tym roku jakąś bluzę z BTS-em. Oczywiście jak wiecie, teraz jest BTS All Day All Night u mnie w domu. Także chciałam bluzę z BTS-em i chciałam sobie kupić merch. Ale stwierdziłam, że zanim to dojdzie, to z tej Azji to minie 100 lat, bo właśnie taki model, jaki chciałam, to wyszedł z Azji. Więc stwierdziłyśmy z siostrą, że ona po prostu mi zrobi z kapsela, czyli zamówi z kapsela bluzę i wybiera sobie zdjęcie takie, jakie chce. Ting-ring-ting-ting. Kocham tą bluzę, po prostu jest cudna. I oczywiście z drugiej strony jest logo BTS-u. I powiem wam, że jakoś nawet spoko, chociaż myślałyśmy, że będzie lepiej to wyglądało tutaj na przodzie. Nie będzie tak spikselowane, ale może to też zdjęcie takie. No i I love it. Po prostu to zdjęcie, te zdjęcia z tej festy są tak dobre i tak śmieszne. To jest przedstawienie po prostu BTS-u. Och, 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 och. Kocham i będę teraz śmigać tutaj bliżej. I fajne jest to, że w środku ma tutaj polarek. Taka wiadomość dla was, bo po prostu szukałyśmy rozmiarów na kapselu, jest to tak dziwnie popisane. Wzięłam męską bluzę, zmierzyłam się mniej więcej. Trzeba się wyszukać tam rozmiarów na jakichś dodatkowych stronach. I wzięłam L-kę i męską bluzę białą z kapturem. I jest spoko na mnie, także jest w sam raz taka lekko oversize, bo ja chciałam oversize. I właśnie o to mi chodziło i kocham i będę chodzić teraz. Uwielbiam. Aż sobie chyba, słuchajcie, założę torba ze świąt. Kto oglądał vloga ze świąt, kojarzy albo zdjęcia. Torba ze świąt. Piękna i oczywiście muszą być słodycze. Ja sobie zażyczyłam Toblerone, byłam sama z mamą na zakupach. I w ogóle ta czekolada. Ta czekolada. Ciemna, truskawkowa z Luximo, czyli biedronowa. Po prostu bon appétit. Przepyszna jest. I oczywiście pieniądz musi być Toblerone. I chciałam jeszcze, słuchajcie, soju. Story time. Chciałam soju. I soju to jest taki koreański alkohol, taka niby wódeczka, ale słodka, z opisów, jakich czytałam. I chciałam sobie to zamówić, ale nie przysyłają tego i muszę jechać do Katowic po to, do sklepu Kuchni Świata czy coś takiego. I tam właśnie są takie rzeczy. I byłam taka, zamówimy sobie, będziemy pić sobie soju. Ale nie wysyłają. Z Warszawki nie wysyłają, bo w Warszawce też jest to jakiś sklep i różne są stronki takie azjatyckie na internetach, ale niestety nie wysyłają alkoholu. W sumie się nie dziwiłem, mogło być potuc lub coś ten teges, albo że dzieci by mogły zamówić i nie wiadomo kto siedzi za ekranem, tak, i kto to zamawia. Także to jest w sumie zrozumiałe. I 25 stuknęło, a czuję się jak 7. Zresztą widać po moich vlogach. Także tyle, jeżeli chodzi o tego vlogasa. Dajcie mi znać, kiedy macie urodzinki. I czy może macie urodzinki wtedy, kiedy ja, 23. Dajcie mi znać wszystko w komentarzach. Jeżeli dotrwaliście do końca, to tym razem będzie emotka lewka, bo jestem lwem zodiaku. Także
łeb, głowa lewka w opisie, w komentarzach, jeżeli dotrwaliście do końca. Jak zwykle zapraszam Was do grubaśnego kciuka, subskrypcji na dole, jeżeli jesteście nowi, ten filmik Ci się podobał. I oczywiście widzimy się w kolejnych moich filmach. Życzę Wam miłego dnia albo wieczorku. Ja ją miałam słuchać i mówić po polsku. Uczę się koreańskiego, uczę się angielskiego, ale po polsku składnia hashtag poprawna polszczyzna, wiemy o co chodzi. Także uciekam i widzimy się w kolejnym filmiku. Pa, pa! Oh my gosh! Pakujemy manaty. Babym zapomniała, no oczywiście. Dziękuję wszystkim za birthday wishes, bo były już na Instagramie. Każdemu właśnie, który mi złożył życzonka. Kocham. Wiecie, serduszka. Dziękuję Wam bardzo za życzonka. I tyle Wam chciałam powiedzieć. I see you next time.